Yeah, yeah. Cześć, dzień dobry, tu Marek Kich. Jest mi bardzo miło, że do mnie dołączyłeś w 52. odcinku sztuki e-commerce, czyli podcastu o skutecznym rozwoju sprzedaży elektronicznej i o tym, co możesz zrobić, żeby to właśnie u Ciebie klienci kupowali jak najczęściej, zostawiając przy tym jak najwyższe kwoty. W tym odcinku podzielę się z Tobą najważniejszymi statystykami, które znajdziesz w raporcie e-commerce w Polsce 2021 Izby Gospodarki Elektronicznej, a przy okazji dam Ci kilka rat i wniosków, które moim zdaniem przydadzą Ci się w planowaniu rozwoju Twojego sklepu internetowego. Roczny raport serii e-commerce w Polsce, przygotowany przez firmę Gemius dla Izby Gospodarki Elektronicznej, to zdecydowanie jedna z tych publikacji branżowych, na które się czeka. A potem do których się wielokrotnie wraca i wraca aż do publikacji kolejnej edycji w następnym roku. W tym roku całość to grubo ponad 200 stron wiedzy branżowej, dziesiątki ciekawych i myślę, że przydatnych statystyk, no i przy okazji dodatkowe wypowiedzi ekspertów, które są dość fajnym uzupełnieniem całości, bo pokazują świat z wielu różnych perspektyw. Całość sumuje się do jednej naprawdę wartościowej pozycji, którą myślę, że każdy e-commerce manager powinien znać, przynajmniej w zakresie swojego podwórka. Możesz te wiedzę później na przykład wykorzystać na imprezie do brylowania w towarzystwie, a szczególnie jeżeli nie chcesz, żeby już Cię tam więcej zapraszali, możesz też wykorzystać ją do tego, żeby rozwijać swoją sprzedaż w oparciu o dane, a nie wieczne oglądanie się za konkurencją i za własnym wydaje mi się. W tym odcinku podzielę się z Tobą danymi, które uznałem za najbardziej istotne, wartościowe lub po prostu w jakiś sposób mnie zaciekawiły. Dam Ci też kilka wskazówek, jak możesz te wszystkie informacje wykorzystać, żeby później budować przewagę konkurencyjną, więc mam nadzieję, że nie będzie tylko samej suchej i nudnej teorii. Jeżeli chciałbyś porównać te dane z ubiegłym rokiem, no to też mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo podsumowanie poprzedniego raportu też było w sztuce e-commerce i znajdziesz je w 19 odcinku, czyli pod adresem marekich.pl na 019, czyli tak jak numer tamtego odcinka, jest tam też transkrypcja i dodatkowe materiały, więc można poczytać, poklikać i jeszcze przy okazji posłuchać. Możesz też posłuchać tego odcinka standardowo w Twoim ulubionym odtwarzaczu do podcastów, czyli na przykład w Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czy gdziekolwiek indziej słuchasz. No i ostatnia sprawa, zanim pójdziemy dalej, zachęcam do tego, żeby po przesłuchaniu zapoznać się z całym raportem. Oczywiście możesz to zrobić też przed przesłuchaniem, ale na pewno warto. Polinkuję ten dokument w notatkach, żebyś później nie mówił, że ciężko go było znaleźć. No uważam, że warto dlatego, bo znajdziesz tam o wiele więcej danych, które ja na przykład pominąłem dlatego, bo dotyczyły jednej konkretnej branży, typu ile użytkownicy średnio wydają pieniędzy w kategorii zdrowie i uroda. Z ogólnego punktu widzenia nie jest to tak istotne. W Twojej branży być może to jest najważniejsza informacja, jakiej potrzebujesz, więc na pewno warto do tego raportu wrócić. Tyle tytułem wstępu. Posłuchaj, jak w 2021 roku wyglądał krajobraz polskiego e-commerce. Najpierw trochę informacji porządkowych. Dane były zbierane na przełomie maja i czerwca, dokładnie od 31 maja do 2 czerwca i od 7 czerwca do 9 czerwca, czyli mniej więcej w połowie roku. Były zbierane przez internet, no bo jakże by inaczej w tej branży, na próbie 1769 internautów. Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji, które są związane z kupowaniem przez internet. W związku z tym najważniejsze pytania, na jakie znajdziesz odpowiedź, to dlaczego klienci kupują, w jaki sposób i gdzie składają najczęściej zamówienia, w sensie sklepów internetowych, ale też potrzeb, które idą za tym, w jaki sposób kupują, dlaczego nie kupują w internecie i co mogłoby sprawić, żeby w końcu zaczęli. No i skoro już ktoś kupuje, to też zadano pytania, co sprawiłoby, żeby kupował częściej, czyli właściwie to, co nam wszystkim chodzi w tym całym e-commercie. Poza tymi najważniejszymi rzeczami zbadano jeszcze szereg innych kwestii, m.in. takich jak znajomość marek w handlu, czyli jaki sklep internetowy przychodzi użytkownikowi do głowy jako pierwszy, jeżeli mu zadamy to pytanie. To, o czym mówiłem, czyli jak wydajemy pieniądze w poszczególnych kategoriach, na przykład ile wydajemy na buty czy, czy odzież, i tu ważna rzecz: większość tych danych, o których mówię, jest też przygotowana nie tylko na poziomie ogólnym, ale też z podziałem na przykład na grupy wiekowe czy na płeć. Co jest o tyle istotne, że jeżeli na przykład interesuje Cię wydawanie pieniędzy w Twojej kategorii, akurat asortymentowej, no to możesz też sprawdzić, która grupa wiekowa potencjalnie zostawi u Ciebie najwięcej pieniędzy, co może się przydać na przykład, jeżeli planujesz swoją strategię marketingową i nie wiesz do końca, do której grupy docelowej mówić najwięcej, czy na którą grupę docelową się najbardziej nastawić. Trochę miejsca poświęcono też temu, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na zakupy. No, to jest temat, obok którego trudno właściwie przejść obojętnie, no bo cały ubiegły rok właściwie upłynął nam pod hasłem pandemii, więc trudno się dziwić, że wszystkie te wydarzenia odcisnęły w jakimś tam sensie piętno na tym, jak kupujemy w siedzibie i w ogóle jak kupujemy. Raport przygląda się też efektowi ROPO, czyli temu, jak przeszukujemy internet w poszukiwaniu produktów i później idziemy z tą wiedzą do zakupów w sklepie stacjonarnym bądź odwrotnie. No i chyba jeden z moich ulubionych tematów, czyli jak wykorzystujemy urządzenia mobilne w procesie zakupowym, co jest super ważne, no bo rock mobile już był pewnie z 5 lat temu, teraz to już jest za późno w ogóle na to, żeby myśleć o wdrożeniu wersji mobilnej sklepu internetowego. To już powinno się wydarzyć dawno temu. Teraz zadajemy sobie bardziej pytanie, jak dużo tych użytkowników chodzi po naszym sklepie, wykorzystując telefon komórkowy. No i tu będzie parę ciekawych liczb, bo jak się okazuje, z wiekiem tych użytkowników niestety przybywa głównie na telefonach komórkowych. Tam będą naprawdę takie bardzo wysokie wskaźniki, ale nie chcę zdradzać całości. Żeby poznać jeszcze trochę metryk raportu, to za to opowiem Ci o klientach i tu prawdopodobnie jakiegoś większego szoku nie przeżyjesz, ale, ale podsumujmy to sobie. W Polsce w tym momencie jest 28,8 miliona internautów, i w tej grupie 77% użytkowników deklaruje, że dokonało kiedyś zakupów online. W ubiegłych latach było to 73%, 62%. I 56% w 2018 roku, i myślę, że to jest właśnie ta pierwsza ważna liczba, którą trzeba zapamiętać: czyli ponad 22 miliony internautów w Polsce dokonuje czy dokonało kiedykolwiek zakupów w internecie. Tu pewnie dałoby się zauważyć pewne wyhamowanie, ale ono było do przewidzenia. Ja bym bardziej powiedział, że ubiegły rok był jakiś taki bardzo fantastyczny, ale też myślę, że wszyscy wiemy, z czego to wynikało pandemia koronawirusa spowodowała to, że właściwie sklepy stacjonarne się pozamykały, więc był taki moment, że nie dało się kupować inaczej. No i siłą rzeczy wielu ludzi musiało się do tego internetu przyzwyczaić, stąd wzrost z 62% na 73% w roku ubiegłym w porównaniu rok do roku. Teraz to jest wzrost tylko o 4 punkty procentowe, więc trochę hamuje, ale ja bym się raczej cieszył, że Coś rośnie. Po pierwsze, dlatego, że no, to znaczy, że nie było jakiegoś takiego wielkiego odpływu z powrotem do offline'u w momencie, kiedy ta pandemia się trochę wyluzowała. No, a z drugiej strony, trzeba sobie też powiedzieć, że no, nie dojedziemy do 100%. Tak? No, są ludzie, którzy po prostu nie kupują przez internet, bo nie wiem, nie lubią czy, czy się boją, czy. Po prostu wolą produktu ogląda przed kupieniem, czy, czy kupuje im ktoś inny, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to jest trochę tak jak z bezrobociem: no, poniżej jakiejś liczby nie zejdziemy, bo zawsze są ludzie, którzy po prostu pracować nie chcą, nie lubią, nie muszą, czy, czy mają jeszcze inne powody, żeby tego nie robić. Podobnie będzie z zakupami przez internet. Fajnie, że to rośnie. To pokazuje też, że jeszcze no, jest pewnie o co walczyć, i, i pewnie jeszcze te liczby będą większe w następnych latach. No i Jeżeli chodzi o demografię tych użytkowników, to płeć dzieli się prawie że porówno. Dominuje na pewno grupa wiekowa 35 do 49 roku życia, to są 34% użytkowników. Jeżeli chodzi o wykształcenie, no to tutaj dominuje wyższe z wynikiem 41%. Najwięcej kupuje mieszkańców miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców, to jest 32%. I użytkownicy, którzy kupują, oceniają swoją sytuację materiału gospodarstwa domowego jako średnią, bo tak mówi 56% kupujących w sieci, dobra to jest 38%, zła 6%. Myślę, że tak na chłopski rozum, logikę, czyli nasz ulubiony sposób debaty... No to wyszłoby, że gdyby tak przefiltrować te dane, które przed chwilą przytoczyłem, przez jakieś statystyki ogólne na temat demografii w Polsce, no to wyjdzie, że nam się pewnie większość rzeczy pokrywa i nie ma tutaj nic specjalnie zaskakującego. Ja tutaj zwrócę uwagę właściwie na dwa wnioski. Po pierwsze, raczej trudno mówić, że jakiejś grupy docelowej nie ma w internecie. Raczej bym tutaj mówił o liczności danej grupy docelowej. No, oczywiście, jak się spojrzy na nie kupujących, to tam wyjdzie, że tych ludzi 50 plus jest najwięcej, no ale to w kupujących 50 plus to jest 28%, a na nich się najczęściej spogląda, mówiąc, że oni raczej no już z internetem nie mają za dużo wspólnego. A tu się okazuje, że mają i całkiem sobie dobrze radzą, więc. Raczej argument naszych klientów nie ma w sieci, no już nie działa. Jeżeli chodzi o problem w drugą stronę, czyli że są klienci, ale też jest konkurencja, która jest w jakimś tam segmencie za duża, to o to raczej bym się chyba też nie martwił, dlatego że no może mniejsze, ale dalej będą te wzrosty kupujących. Poza tym ta grupa się cały czas miesza, wchodzą nowe pokolenia do internetu i one podejmują swoje pierwsze decyzje zakupowe, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to właśnie Twój sklep był akurat tym pierwszym wyborem nowych użytkowników. No i zmienia się też sam internet. Zmieniają się sklepy internetowe, coś nowego się pojawia, coś innego znika. Więc mówimy o cały czas takim bardzo dynamicznym świecie i takim szybko zmiennym. W związku z czym raczej bym się nie martwił ani o brak klientów, ani o zbyt dużą konkurencję. Po prostu robiłbym swoje, bo myślę, że tutaj jeszcze dużo jest do ugrania i w wielu branżach raczej jest tak, że jeszcze ten e-commerce, mimo że sklepów jest dużo, to nie jest na tyle rozwinięty, że bardzo ciężko się walczy o przewagi konkurencyjne. Są branże, gdzie te przewagi, to właściwie stosując jakieś takie podstawowe podręczniki i zasady budowania sklepów internetowych, no to już można sobie spokojnie budować fajną przewagę i fajną sprzedaż. No i ostatnia rzecz. Te statystyki oczywiście raczej są dla B2C, natomiast uprzedzając wątpliwości, że B2B z nich nie skorzysta. Powiedziałbym, że raczej skorzysta, dlatego że ci sami użytkownicy, którzy wieczorem kupują sobie na Zalando, czy, czy tam na Allegro, czy gdziekolwiek indziej, no to od 8 do 16 czy od 9 do 17 dokonują zakupów przecież w firmie I, i jakoś trudno mi sobie wyobrażać, że mówimy tym użytkownikom, że jak są B2C i tam kupują prezent dla żony pod choinkę, to sklep jest super fajny i wygodny. A w pracy to musi być siermiężny Excel, którego się nie da używać. W związku z czym, jeżeli mówimy, że tak dużo ludzi jest w internecie i tak dużo ludzi robi zakupy, no to prawdopodobnie podobnych doświadczeń będą oczekiwali w pracy, gdzie króluje B2B, i to B2B też tym samym oczekiwaniom tak naprawdę musi sprostać, żeby się fajnie firma dzięki temu systemowi rozwijała. No i żeby mieć komplet informacji, no to wypadałoby jeszcze powiedzieć nie tylko kto kupuje w internecie, ale także co, czyli przed tobą szczyty listy popularności. Jeżeli chodzi o te kategorie zakupowe, no to top 1, no to oczywiście niezmiennie odzież, dodatki, akcesoria, które są wybierane przez 73% badanych, później są obuwie, kosmetyki, perfumy, książki, płyty, filmy, i zamyka stawkę sprzęt RTV AGD na piątym miejscu. Wszystko jest powyżej 50%. Jeżeli chodzi o dolną piątkę, no to za zaczyna się od podróży i rezerwacji, które są wybierane przez 28% badanych, później są materiały budowlane i wykończeniowe bilety do kina i do teatru oprogramowanie komputerowe no i artykuły dla kolekcjonerów są na ostatnim miejscu wybierane przez 16% badanych jakbyś spojrzał na poprzedni rok to ta kolejność na liście jest prawie, że dokładnie taka sama ale są dwa zauważalne wyjątki pierwszy to spadek biletów do kina z 51% na 25% i tu myślę, że powód jest jasny no, chyba, że ktoś przespał ubiegły rok natomiast druga rzecz yy, równie ciekawa to wzrost spożywki z 30% na 35% można powiedzieć, że faktycznie rośnie spożywka nam w internecie zgodnie z oczekiwaniami. Ja też o tym mówiłem przy okazji ostatniego podsumowania. Natomiast to nie jest jakiś kosmiczny wzrost. Ja dalej mocno kibicuję. Tym bardziej, że no, prawo zaczyna coraz bardziej działać na niekorzyść zakupów spożywczych, szczególnie na weekend, a szczególnie w niedzielę, akurat w momencie. Kiedy nagrywany jest ten odcinek, no to tam zmienia się prawo i ten handel w niedzielę staje właściwie pod znakiem zapytania, więc otwierają się dark story i no widać pomału ten dryf w kierunku internetu. Z drugiej strony już pandemia się skończyła i w sumie wydaje się, że jeżeli nie podczas pandemii, no to, to kiedy mamy mieć ten wysyp zakupów spożywczych? No, ale zobaczymy. Ja tak czy inaczej mam nadzieję i myślę, że przed spożywką jeszcze naprawdę fajne lata w internecie, i to 35% to jest taki dopiero początek drogi, a takie top 5, no to myślę, że się po prostu należy, no bo przecież mówimy o zakupach, które wykonywane są no właściwie codziennie. No i co, tyle tytułem tych metryk podstawowych. Ja po raz tam, nie wiem, 27. Przypomnę, żeby zajrzeć po prostu do tego raportu, bo znajdziesz tam dużo bardziej szczegółowe dane, szczególnie na tym troszeczkę niższym poziomie niż ogólny, i mam tu na myśli między innymi właśnie podział na płeć czy, czy grupy wiekowe. No i to jest o tyle istotne, że jeżeli na przykład ja mówię czy, czy z raportu wynika, że tak w ogólnym ujęciu, obuwie jest, nie wiem, na drugim miejscu popularności, jest wybierane przez 61% internautów, no to może się okazać, że na przykład mężczyźni, gdyby tylko ich zapytać, to będą mieli zupełnie inne podejście i często tak jest, no jeżeli na przykład się spojrzy, nie wiem, na elektronikę, to siłą rzeczy pewnie panowie trochę częściej będą wybierali sklepy z elektroniką niż panie. Jest to o tyle ważne, że faktycznie, jeżeli planujesz wydawać budżety reklamowe, czy po prostu rozwijać swój sklep, no to warto po prostu spojrzeć na to, czy Rozwijasz go w dobrym kierunku. No i też, czy na przykład Analytics, czy dane z Analytics'a zgadzają się z tym, jak wygląda to w raporcie. No bo jeżeli się okaże, że normalnie jest tak, że jakaś tam branża jest popularna wśród jakiejś tam grupy, a z Twojego Analytics'a wynika coś zupełnie innego, no to być może jeszcze bardzo dużo niezagospodarowanego ruchu przed Tobą do pozyskania, no bo z jakiegoś powodu ci ludzie. U ciebie nie chcę kupować. Tyle tytułem podstawowych metryk. Podsumowując, je jednym zdaniem, no to sprzedaż w internecie ma się dobrze. Właściwie to nawet coraz lepiej z roku na rok, mimo że ten ubiegły rok był trochę gorszy, jeżeli chodzi o wzrost, niż jeszcze wcześniejszy. No a dla wielu branż, najlepsze dopiero nadchodzi i ja mam taką przynajmniej nadzieję i tego się trzymajmy. A ja tymczasem przejdę do części drugiej, czyli do zachowań zakupowych. Myślę, że ciekawą rzeczą jest to, że zakupy czy zachowania około zakupowe to jeden z najbardziej popularnych sposobów konsumowania internetu przez użytkowników. Takim najbardziej popularnym jest oczywiście chcąc nie chcąc, bo myślę, że nie każdy się ucieszy na to wieść, jest korzystanie z Facebooka, ale zaraz po tym jest właśnie kupowanie produktów lub usług na polskich stronach internetowych, a równie popularne jest porównywanie cen produktów i usług, szukanie produktów, czy, czy marek, które chcę kupić, i szukanie sklepów, które chcę odwiedzić. Tam po drodze są jeszcze jakieś płacenie rachunków i, i przeglądanie pracy internetowej. Natomiast na pierwszych siedem pozycji, Cztery są związane z zachowaniami okołozakupowymi, czyli tak naprawdę no, bardzo popularne jest albo po prostu kupowanie przez internet, albo przygotowywanie się do zakupów, być może w internecie, być może stacjonarnie, natomiast marki, które mają sprzedaż w obydwu tych kanałach, no to tak naprawdę tak czy inaczej będą zyskiwały. I jeżeli chodzi o powody, dla których kupujemy, akurat w internecie, a nie stacjonarnie są dość prozaiczne. Takie najbardziej popularne powody są związane nadal i to było dokładnie tak samo w ubiegłym roku, są związane po prostu z wygodą, czyli internauci mówią, że kupują przez internet, bo jest A dostępny całą dobę, B, nie muszą jechać do sklepu i C. No, mają nieograniczony czas na przebieranie w ofercie, w związku z czym, jeżeli sklep nie jest otwarty od tam, nie wiem, 9 do 18, czy, czy nie jest zamknięty w niedzielę, no to po prostu daje użytkownikom takie wygodne możliwości składania zakupów. Z takich bardziej popularnych powodów, które są jednocześnie ciekawe, no to atrakcyjniejsze ceny niż w sklepach tradycyjnych. Różne formy płatności i dostawy, większa liczba informacji o produktach i możliwość zwrotu w 14 dni. Tych powodów jest oczywiście w raporcie dużo więcej, i tutaj trzeba sobie teraz zadać pytanie: czy na pewno Twój sklep odpowiada na te potrzeby i jak elegancko to robi? No, ja zakładam, że nie zamykasz sklepu internetowego w niedzielę czy na noc, chociaż był kiedyś taki sklep, który tak robił. Ale jeżeli, na przykład, masz drożej niż offline, a zapłacić można tylko przelewem, albo nie masz w ogóle informacji o produktach, no to będzie to z tego kłopot, bo jeżeli internauci mówią, że kupują w internecie, bo mają łatwy dostęp do czegoś tam, a ty tego po prostu nie dajesz, no to właściwie nie dajesz im zbyt dużo argumentów do tego, żeby po prostu u ciebie kupowali. W raporcie poza listą, dlaczego kupuję, jest lista, co by się musiało stać, żebym kupował częściej. I na tej liście z kolei dominują czynniki finansowe. Użytkownicy mówią, że będą kupowali częściej, jeżeli będą mieli niższe koszty dostawy, niższe ceny niż w sklepach tradycyjnych, zniżki dla osób, które kupują przez internet, jakieś kody rabatowe. Więc można to podtrzymywać tak, że kupujemy w internecie w ogóle, bo jest wygodnie i to jest top powodów, a moglibyśmy kupować częściej, jeżeli będzie nam się to opłacać. Bo, bo to też jest top. Ale oczywiście nie tylko. Na liście stosunkowo wysoko są też szybkość dostawy, i jest to dość ciekawy temat, dlatego że o szybkości jeszcze dzisiaj będziemy musieli sobie bardzo poważnie porozmawiać. Równie popularnym powodem do częstszych zakupów będą bardziej szczegółowe opisy towarów, więcej możliwości dostaw i płatności, czy na przykład dłuższe terminy na zwroty. Co ciekawe, pojawia się też ogólnie ujęte łatwiejsze korzystanie ze sklepów internetowych, które co prawda skłoniłoby tylko 12% internautów, no ale mimo wszystko, jednak 12% internautów uważa, że Same platformy internetowe mają jeszcze coś do udowodnienia klientom pod kątem użyteczności samych sklepów internetowych, i to też jest w jakimś tam stopniu smutne. A z drugiej strony daje trochę przestrzeni do tego, żeby budować sobie na tej podstawie przewagę konkurencyjną. No, i tutaj znowu patrząc na te powody, dla których użytkownicy kupowaliby częściej, trzeba sobie znowu zrobić jakiś tam rachunek sumienia. Czy na pewno Twój sklep internetowy motywuje do tego, żeby tam też kupować częściej? No i znowu tutaj bywa różnie, szczególnie w obszarze szybkich dostaw, czy, czy, czy nie wiem, kosztów dostawy i, i całej tej reszty listy. Jak się tak audytuje różne sklepy internetowe, to wychodzi na to, że ani nie motywują do zakupów w ogóle, a już na pewno nie do kupowania częściej. No i co, skoro już tak robimy sobie ten rachunek sumienia, to warto się też przyjrzeć tej sprawie z punktu widzenia ankietowanych. To znaczy, z jednej strony są te takie pozytywne czynniki, których no, wiele sklepów po prostu nie spełnia, ale są też czynniki negatywne, które powodują, że użytkownicy no, wkurzają się na ten polski e-commerce i myślą sobie, co się musi stać, żeby to wszystko było lepsze. Jest to moja chyba ulubiona część tego raportu, dlatego że pokazuje, jak dużo jest jeszcze pracy przed sklepami internetowymi. I tak jak w przypadku poprzednich list mówiłem bardziej o topach, tak teraz powiem ci o wszystkich problemach, na które trafili użytkownicy. I jest to patrząc od góry: długie oczekiwanie na dostawy produktu, na tren reklamy produktów, których szukałam, oglądałam wcześniej, wysokie koszty dostawy, uszkodzona przesyłka. Niezadowolenie z otrzymanych produktów, związane z innymi oczekiwaniami wobec nich, trudności ze znalezieniem poszukiwanego produktu, nieotrzymanie zakupionego produktu, otrzymanie produktu niepełnowartościowego, problemy związane z płatnością, nieprawdziwe informacje na stronie o produkcie, cenie itp., niewłaściwa obsługa klienta, nieudzielanie odpowiedzi na pytania, niemiła obsługa itp., problemy z gwarancją, reklamacjami, zwrotem towarów. Brak informacji istotnych przy kupowaniu dotyczących sklepu, towaru, transakcji i tym podobne. Otrzymanie produktu nieoryginalnego, problem z obsługą serwisu zakupowego, zbyt skomplikowany. No i w tym wszystkim tylko niecała 1 trzecia użytkowników zaznaczyła odpowiedź nie spotkałam się z żadną z powyższych sytuacji. No i myślę, że to jest bardzo ważna rzecz i, i bardzo ważna statystyka, która płynie z tego raportu. Bo tak naprawdę stanowi jakąś tam podstawową checklistę, którą myślę, że każdy e-commerce powinien przejść. No bo to są problemy naprawdę o wysokiej kategorii wagowej. Szczególnie takie rzeczy typu otrzymanie nieoryginalnego produktu, które co prawda nie zdarza się zbyt często. No, ale umówmy się, że nie powinno się zdarzać w ogóle. Natomiast no, długie oczekiwanie na dostawę produktu to już jest coś, co pojawia się bardzo często i wiele sklepów ma realnie z tym problem. No i jeżeli się to skonfrontuje z tą drugą stroną medalu w postaci firm czy, czy sklepów internetowych, które naprawdę kupę siana wydają na konsultacje, świetny soft, dobry marketing, a później dzieją się takie kwiatki, no to można zadać sobie pytanie, właściwie czemu. Drogi kliencie, czy, czy droga firmą, nie spojrzysz w raport i po prostu nie wyeliminujesz podstawowych błędów. No, jeżeli tak się dzieje w sklepie, to tak naprawdę cały ten budżet marketingowy w jakimś tam stopniu zasila nam konkurencję, no bo jeżeli my naciągamy ruch i namawiamy klientów na zakup, a później sami uniemożliwiamy ten zakup, czy, czy skutecznie od, odstraszamy klienta, no to zyskuje na tym tylko, tylko nasza konkurencja. Jeżeli więc planujesz w najbliższym czasie jakieś zmiany, czy wykonanie audytu, czy po prostu poprawianie Twojego sklepu internetowego, to ja bym na pewno rekomendował spojrzenie przede wszystkim na tą listę i zobaczenie, czy się nie ma po prostu takich bardzo podstawowych braków. No i na koniec tej części mi pozostaje jeszcze parę wyjaśnień i, i takich rozszerzeń dla punktów, które padły wcześniej, no bo uśmiechnąłem się przy. Takim stwierdzeniu jak szybka dostawa albo szeroki wybór dostawy, więc wypadałoby to też troszeczkę sobie rozwinąć. I jeżeli chodzi o formę dostawy, no to w tym roku myślę, że można mówić o deklasacji i tej deklasacji dokonał, mam nadzieję, że tak się mówi, dokonał impost w tym roku, bo jest to najczęstszy sposób dostawy, aż dla 77% klientów. Następne z wynikiem 50% jest kurier, potem jest listonosz 24%, i na końcu punkty partnerskie 21%. Jest jeszcze jakaś tam placówka pocztowa, ale to już 10%, więc właściwie o wiele, o wiele mniej. No i właściwie ze zwrotem będzie bardzo podobnie. 33% użytkowników wybrałoby zwrot paczkomatem, 11% kurierów, a tylko 9% wybierze oddanie produktu do sklepu z powrotem, no i widać, że tak naprawdę Inpost po prostu wygrał w tym roku i tu znowu zawracamy się do sklepu internetowego, że no jeżeli nie masz paczkomatów, a sprzedajesz produkty, które się do paczkomatu zmieszczą, no to ja wiec że wyczuwam pewne problemy. Przy okazji zwrotu warto też tutaj dodać, że jeżeli mówimy o zwrotach, to w raporcie co prawda nie jest to podkreślone, ale raczej rzuca się w oczy, że oczekiwanie klientów czy, czy odpowiedzi klientów są takie, że taki zwrot powinien być też darmowy, i to też jest istotne w momencie, kiedy planujesz sobie strategię zwrotów. No, prawda jest taka, że im bardziej utrudniemy klientom tym te, te zwroty, to jest duża szansa, że oni po prostu pójdą do firmy, która te zwroty ma za darmo. Jeżeli, bo tego też znowu często się nie robi, nie analizuje się konkurencji pod tym kątem, a warto, bo może się okazać, że na przykład kupujący kupują w taki sposób, że robią sobie po prostu przymierzalnie w domu i zamiast kupować jeden produkt, kupują 20 różnych, 10 odsyłają i tak jakby dla nich to jest taki, nazwijmy to taki zamiennik, zamiast pójścia do sklepu, no i teraz gdyby mieli mieć płatne zwroty, to po prostu tego Zakupu nie dokonają, więc również sprawdź to u siebie, czy w twojej strategii zmieściłyby się darmowe zwroty, bo to może naprawdę pomóc. No i ostatnia rzecz, chyba, jeżeli chodzi o, o wyjaśnienia, to dostawy. Tu dwie rzeczy, jeszcze niedawno, mówiąc szybko, mieliśmy na myśli. Wysyłkę tego samego dnia. Czasami przy jakichś obostrzeniach, typu zamów do 16, a wyślemy tego samego dnia. A firmy, które wysyłały na następny dzień, no to tak trochę siara. Dzisiaj szybko oznacza tak naprawdę do 8 godzin lub do 12 godzin na dostawę. I to jest. No, bardzo wysoko podniesiona poprzeczka, szczególnie dla firm, które no, wysyłają tak naprawdę przez całą Polskę, no ale taka jest prawda, niestety takie wartości są motywujące klient, dla klientów, więc jakby okej, okay, ja rozumiem, że pewnie nie wszyscy będą w stanie zapewnić klientom dostawę tego samego dnia i to jeszcze w 8 godzin i to jest myślę, że jasne i naturalne i ja jestem bardzo daleki od twierdzenia, że każdy sklep w ogóle Powinien to robić, czy, czy, czy stanie się to standardem w każdym sklepie internetowym. Natomiast warto to wiedzieć, po to, żebyś przypadkiem nie świecił taką, pod, taką przewagą konkurencyjną, że masz ekspresową dostawę w 7 dni. Tego po prostu nie robimy. No i jeżeli masz dostawę i chcesz jeszcze trochę bardziej umilić użytkownikom życie, czy bardziej jakoś tam namówić ich do zakupów u Ciebie, to warto pomyśleć o tym, że można mieć dostawę w weekend, bo dość dużo użytkowników mówi, że byłoby to fajne w raporcie. No i jeżeli masz gabaryty, no to fajnie by było też pomyśleć o tym, że możesz oferować usługę darmowego wniesienia, to też bardzo by było takie miło postrzegane przez klientów, i mogłoby sprawić, że ten, ty, tych parę małych punkcików konwersji mógłbyś dzięki temu odzyskać. No i co? No widać, że tutaj oczekiwania w stosunku do dostawy rosną nie tylko w zakresie czasu, ale też tych takich usług dodatkowych. No, jest to cały czas związane z jakimś tam coraz wyższym poziomem wygody, który jest w ogóle jakimś tam takim podstawowym argumentem, dlaczego kupuje się w internecie w ogóle, więc widać, że to wszystko idzie w tym kierunku. No, z drugiej strony firmy coraz lepiej sobie z tym radzą. No, sklep, który ma placówki rozsiane po całej Polsce, oczywiście jest w stanie tą dostawę zapewnić w jakimś tam sensownym stopniu, co powoduje, że szczególnie te bardziej popularne sklepy przyzwyczajają użytkowników do tego, że ta dostawa taka jest i to się robi nowa norma i ta spirala się sama Nakręca. Skoro mówimy o dostawach, no to wypadałoby jeszcze też trochę wyjaśnić płatności. Tu na szczęście jest trochę mniej rzeczy, które warto zweryfikować w sklepie, o które warto zadbać. Po prostu pamiętaj, żebyś miał te wszystkie podstawowe, nowoczesne metody płatności u siebie na sklepie. Mówiąc podstawowe, mam na myśli szybkie płatności, blik, przelew, karta płatnicza, płatność przy pobraniu. Płatność przy pobraniu jest o tyle ważna, że. No Jeżeli ta bariera taka emocjonalna jest duża, bo na przykład nie wiem, wartość towaru jest wysoka, a Twój sklep jest jeszcze mało znany, no to po to się między innymi wprowadza pobrania. Natomiast umówmy się, że jeżeli nie dajemy klientom szybkich płatności czy bliku, to ich to po prostu wkurza i może się okazać, że po prostu w ten sposób stracisz klienta. Więc jakieś takie przelewy to, to jest po prostu niewystarczające. Tak jest zresztą od wielu, wielu lat, ale no jakby raport to potwierdza. Tyle tytułem faktów, fakcików i, i suchych danych, i myślę, że czas najwyższy, no bo za chwilę nam się pogotują głowy, i czas teraz na ostatnią część, czyli na takie spojrzenie na to wszystko z boku, czy z lotu ptaka, i wyciągnięcie paru słusznych wniosków. Dam Ci teraz pięć wniosków, które ja bym wyciągnął z tego raportu i które będą odpowiadały na pytanie, jaki powinien być sklep internetowy, żeby, mówiąc brzydko, nie było siary. Wniosek numer jeden i jest to, myślę, taka podstawa podstaw, to jest wersja mobilna. Jest to temat wałkowany od wielu lat, ale jak spojrzysz sobie na raport i miało nie być danych, no ale trudno, do urządzenia wykorzystywane do zakupów to 78% użytkowników wybiera laptopa. Urządzenia przenośne 76% użytkowników, stacjonarka to jest 51%. A jak spojrzysz na osoby młode, to wyjdzie na to, że urządzenia przenośne wybiera 92% użytkowników. I to już jest tak naprawdę deklasacja, a mówimy o pokoleniu, które do internetu wchodzi, więc oni będą z nami no, prawdopodobnie najdłużej. No i Znowu jest to niby takie oczywiste, yy, brzmi całkiem zdroworozsądkowo i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić robienie sklepu internetowego bez wersji mobilnej, no ale z drugiej strony, znowu ze statystyk wynika, że takie rzeczy jak na przykład niewygodne wypełnianie formularzy, czy niedostosowanie sklepu w ogóle do urządzeń mobilnych, czy za małe litery, czy problemy z płatnościami, no to jest raczej szara rzeczywistość. I Z raportów wprost wynika, że te problemy cały czas są i. Mimo upływu tak wielu lat pod hasłem roku mobile i kar od Google'a, które miały się pojawić i tak dalej, i tak dalej, no to cały czas te wersje mobilne są z jakiegoś powodu odpuszczane, i później nagle się okazuje, że współczynnik konwersji jakiś tam jest w miarę nawet sensowny, ale jak się już go podzieli na przykład na urządzenia mobilne versus desktop czy, czy laptop, no to wychodzi na to, że mobile tak naprawdę bardziej odstrasza niż przyciąga użytkowników. No i jak spojrzysz na to, w jaki sposób kupuje młode pokolenia, no to za parę lat może się okazać, że u ciebie już nich nie będzie kupował, i to się zrobi dość duży problem. Więc z jednej strony niby od wielu lat się o tym mówi, niby już nie ma nawet o czym mówić i temat wydaje się mocno przegadany. No ale jak widać, jak wynika z raportów, trzeba. Wniosek numer dwa: no to poukładaj sobie cenę. Kilka razy to wybrzmiało już dzisiaj. Trzeba pamiętać, że cały czas, mimo że to nie jest tak, że każdy musi mieć najniższe ceny na świecie, bo najniższe może mieć tylko jedno, jeden sklep, a, a przecież to nie jest tak, że tylko jeden sklep w branży sprzedaje, to wybrzmiało, że kwestie finansowe są istotnym czynnikiem motywującym do zakupów w ogóle i do zwiększania częstotliwości zakupów też. W związku z czym trzeba pamiętać o tym, żeby poukładać sobie te, te kwestie finansowe, i podobnie będzie też z kosztem dostawy, czy o zgrozo z kosztem zwrotów. Najlepiej, żeby te zwroty były darmowe, bo tak wynika z tego raportu. No i trzeba też pamiętać, że no, jakby użytkownicy są mocno internetowi w momencie, kiedy wchodzą do, do, do sklepu internetowego i mierzą się z zakupem, a możliwość porównania cen jest po pierwsze dość popularnym sposobem spędzania czasu w internecie, a po drugie jest to wszystko na wyciągnięcie ręki, szczególnie w Polsce. W związku z czym no, jest to bardzo istotna sprawa, bo nawet jeżeli masz super sklep internetowy, ale twoje ceny są. Takie sobie, a może nawet nie tyle takie sobie, co po prostu nieskorelowane z tym, co robi konkurencja, a nie oferujesz nic w zamian. To znaczy, nie masz żadnej innej przewagi, która powoduje, że akurat u ciebie no, nie da się nie kupić. To, to będzie po prostu ciężko i to też jest częsty błąd. Tu trzeba naprawdę zrobić dobre rozpoznanie na rynku. Bo jeżeli się okaże, że na przykład standardem w Twojej branży jest to, że wysyłka jest darmowa od jakiejś tam kwoty, a to Twoja kwota jest nie wiem dwa razy wyższa, bo w ogóle nie oferujesz darmowej dostawy, podobnie ze zwrotami czy, czy z cenami produktów, które będą totalnie oderwane od konkurencji, no to naprawdę będzie Ci ciężko sprzedawać i wtedy sprawdzi się to, o czym mówiłem, że nawet najlepsza platforma internetowa na świecie po prostu Ci tych wyników nie zrobi. Sprawa numer 3 i to też wynika bardzo mocno z raportu i wybrzmiewa. Warto zadbać o wiarygodność sklepu. Jest to szczególnie ważne dla mniej znanych marek, bo jeżeli twój sklep jest już tam od 20 lat, to on jest po prostu wiarygodny sam w sobie, bo ma zbierane opinie i tak dalej. Natomiast te, te mniej znane marki czy wschodzące sklepy no nie do końca mogą się na pierwszy rzut oka kojarzyć z bezpieczeństwem. A problem będzie rósł razem z ceną, bo po prostu bariera robi się coraz wyższa, im większe ryzyko straty, tym pewnie więcej myśli, czy w ogóle dokonać zakupu się w głowie użytkownika pojawi, więc trzeba te bariery obniżać i można je obniżać na wiele różnych sposobów, z których zdaniem klientów, oczywiście wyrażonym w raporcie. Najbardziej popularnym czy, czy najważniejszym sposobem na obniżanie tej bariery. Są po prostu opinie o sklepie internetowym, więc z jednej strony mówi się o tym, że te opinie, no może nie są do końca wiarygodne, bo można je sobie kupić, można je jakoś tam podsterować i moderować. No ale z drugiej strony jest to dalej najważniejsza, e, na, na, najważniejsze, co można zbudować w Twoim sklepie. I, I oczywiście mam tutaj na myśli i takie opinie, które gdzieś tam są w internecie, ale też po prostu pozytywne opinie Twoich klientów, którzy będą Twój sklep po prostu polecali. No, ale oczywiście nie tylko to jest kluczem do budowania wiarygodności. Możesz na przykład też zaoferować płatność przy odbiorze, żeby po prostu ten klient ponosił jak najmniejsze ryzyko podczas zakupu. Możesz też zadbać, możesz, powinieneś, a właściwie musisz nawet miejscami zadbać o podstawowe informacje typu dane adresowe sklepu. Rzetelne przedstawienie firmy, czyli pokazanie, że nie jesteś jakimś tam krzakiem, który sprzedaje z szafy, czy po prostu cionie towar z Chin i właściwie nie ma to nic wspólnego z biznesem, co później rzutuje na obsługę klienta, bo to tak naprawdę o to chodzi. Warto, żebyś opracował regulaminy i polityki, nie wiem, bezpieczeństwa czy prywatności. no To są te rzeczy, które po prostu trzeba robić. Pamiętaj o tym, żeby informacja o zwrotach i reklamacjach była jasna, przejrzysta, żeby to nie był jakiś gigantyczny regulamin, z którego nic nie wynika. No i myślę, że to, to na pewno pomoże. I krótko mówiąc, gdybym miał to związane z Klamrą, po prostu pamiętaj o tym, żeby się rzetelnie zaprezentować klientowi, no bo jeżeli ty w jakimś tam sensie czy, czy w jakiś sposób ukrywasz informacje o swojej firmie. Nie chcesz się jakoś tam mocno pochwalić, jaki ten biznes jest, no tą siłą rzeczy przestaje być wiarygodne. Jeżeli coś nie jest wiarygodne, no to trudno będzie tam e, kupować. No bo jeżeli się to skonfrontuje z tym, jakie ludzie mają problemy przy składaniu zamówień, że na przykład potrafi przyjść nieoryginalny produkt albo nie to, co zamówili, a po drugiej stronie jest firma szach, no to nikt nie będzie ryzykował, że to się po prostu może mu wydarzyć. Wniosek numer 4 nazwałem elastyczność i szybkość. Pamiętaj o tym, żeby zadbać o elastyczność form dostaw zwrotów i płatności. No jest to szczególnie ważne w polskim internecie, gdzie rzeczywiście króle płatności błyskawiczne, blik i dostawa paczkomatem. Tak naprawdę tego egzaminu nie zdaje tak wiele sklepów internetowych, że ja jestem w szoku, że w ogóle one jeszcze funkcjonują. W jeszcze większym szoku jestem, gdy. Właściciele tych sklepów są z kolei w szoku, że to, to jest na przykład jedna z rekomendacji, bo na przykład uważali, że to w ogóle jest niepotrzebne, albo już taki skrajny przypadek to, że ktoś tam się nie wiem, nie chce jakoś specjalnie integrować z paczkomatami czy, czy udostępniać tej metody, bo drogo będzie ją wdrożyć, a później się okazuje, że te pieniądze, które mu przelatują między palcami, właściwie zwróciłyby te paczkomaty tam nie wiem, w tydzień czy, czy w jeden dzień. Więc o tym należy po prostu pamiętać. Trzeba być elastycznym. Musisz też pamiętać to, że w różnych lokalizacjach kurierzy mogą działać różnie. Spotkałem się kiedyś z tym, że w jakichś tam miastach klienci wybierali jednego kuriera częściej niż drugiego, z tego względu, że ten jeden jeździł w jakichś tam godzinach bardziej określonych, a ten drugi to, to, to jeszcze w innych więc to, to było dość ciekawe, ja się wcześniej z tym nie spotkałem, no ale to też jakby jeszcze jeden przykład na to, że tych kurierów po prostu musi być dość dużo, jeżeli chodzi o zwroty i płatności tak samo, im, im bardziej po prostu obniżysz użytkownikowi ten, ten próg wejścia, tym pewnie lepiej, tym on chętniej to po prostu zrobi i o tym trzeba pamiętać. No i jeżeli chodzi o szybkość, to tak jak wspominałem wcześniej, nie każdy sklep będzie w stanie zrobić sobie dostawę tego samego dnia. E, natomiast każdy powinien przynajmniej walczyć o to, żeby wysyłka była tego samego dnia. E, a już absolutnie żaden sklep internetowy nie powinien się chwalić, że wysyła w przeciągu 48 godzin no bo to już jest naprawdę wstyd. E, I pomimo, że to jest wstyd, no to to jest na pewno coś, czego użytkownicy. No, po prostu się nie spodziewają, i jest duże ryzyko, że pójdą gdzieś, gdzie ta dostawa będzie po prostu szybsza. I ostatnia rzecz, wniosek numer 5: jeżeli chcesz, żeby Twój sklep internetowy sprzedawał, to pozbądź się takich, nazwijmy to, podstawowych barier. I tu znowu zawracam do tej listy, którą właściwie przeczytałem w całości z góry do dołu. Tych błędów w polskim e-commerce jest jeszcze całkiem dużo. Nawet w przypadku nowo powstających sklepów pojawiają się takie potworki, które w zasadzie z użytecznością nie mają zbyt wiele do czynienia. Często jest tak, że na przykład szablony, czy w ogóle silnik w jakimś tam stopniu nie jest skorelowany z tym, co funkcjonuje na rynku i takim. Chyba jednym z najbardziej obrazowych przykładów, który zresztą był nawet w poprzednim odcinku, jest proces zakupowy, w którym wybierasz dostawę i postęp, a później każdy formularz tam zupełnie maniaka pyta cię o te wszystkie dane, których właściwie no, nie musisz podawać, bo przecież dostawa jest do paczkomatu. Tego typu problemów jest dość sporo i tych barier się musimy na pewno pozbywać. Jedną właśnie są niewygodne formularze, szczególnie gdzieś tam w obszarze checkoutu no ale równie ważne jest brak wystarczających informacji produktowych czy informacji w ogóle już nawet nie mówię o błędnych informacjach produktowych z którymi się też spotykam w internecie tutaj trzeba pamiętać że no, użytkownicy kupują jednak na podstawie tego co im dasz nie mogą tego produktu dotknąć powąchać zobaczyć z bliska więc jeżeli twoje zdjęcia mają tam, nie wiem, 200 na 200 pikseli, a opis to jest jedno zdanie, no to no właściwie poza ceną to już niewiele ci zostało argumentów. A, a jak już wspomnieliśmy, cena to nie wszystko. To samo będzie dotyczyło nieużytecznego sklepu czy, czy trudnego procesu zakupowego. Na no, amatorski marketing tam też było na liście, na przykład to, że tam później te reklamy produktowe ganiają za użytkownikami, co jest w ogóle jedną z moich. Bardziej ulubionych rzeczy w internecie. Później się ludzie śmieją, że na niektóre sklepy trzeba wchodzić w wersji incognito, czy, czy w ogóle najlepiej na nie wchodzi, bo później gania reklama. I na tym też trzeba się zastanowić. Szczególnie jeżeli na przykład wiesz, że twoje produkty, jeżeli ktoś wejdzie i nie kupił ciebie, a jest to produkt taki naprawdę totalnie podstawowej potrzeby i w zasadzie kupuje się go jednorazowo, kosztuje grosze, no to prawdopodobnie ten remarketing może jakoś na specjalnie nie uszczęśliwiać użytkownika, bo po prostu ten zakup już dokonał i po prostu nie musi już na to więcej patrzeć. No i ogólnie problemy z jakością, no to jest taka ostatnia rzecz, która stanowi dość dużą barierę. Mówiąc problemy z jakością, mam na myśli na przykład jakość obsługi, czy jakość dostawy, czy jakość tego, co zostało wysłane użytkownikowi. No i O jakości sklepu nie wspomnę, więc to wszystko są takie rzeczy, które w mojej ocenie są podstawowe, one tak naprawdę nie wymagają jakiegoś większego audytu. To znaczy, oczywiście, możesz wydać pieniądze firmie, która ci zaudytuje te rzeczy i ci je wskaże. Natomiast są to rzeczy, które tak naprawdę no, no, widać w raporcie, nie trzeba jakiejś tajemnej wiedzy i myślę, że każdy właściciel e -commerce czyli e commerce manager, może to sobie sprawdzić we własnym zakresie i nawet jeżeli tam jego grupa docelowa to najmniej wskazuje, że to jest jakiś tu duży problem, to i tak dla świętego spokoju bym to poprawił no bo zawsze będziesz po prostu o trochę lepszy niż konkurencja. Gdyby tak spojrzeć na to wszystko w takim bardzo dużym ujęciu, to te wszystkie wnioski wydają się taką naprawdę kwestią zupełnie podstawową. No i faktycznie tak jest. Jakoś tam specjalnie nie, nie, nie chciałbym z tym dyskutować. A sztuka tej sprzedaży w internecie zaczyna się nie przy tych podstawach, tylko przy walce o bycie w topie w branży, o te malutkie punkciki konwersji, czy, czy na przykład większą lojalność klientów. Natomiast ta walka o bycie w topie i te wszystkie strategie na pewno będą o wiele mniej efektywne, jeżeli po prostu nie posprzątasz tego swojego podwórka. I cóż, ja mam nadzieję, że ten odcinek Dane z raportu e-commerce w Polsce 2021, szczególnie po tym, jak go przeczytasz, bo warto, pomogą ci i dzięki temu ten Twój sklep internetowy będzie lepszy. Mi nie pozostaje nic innego niż życzyć Ci powodzenia. Na koniec przypominam ostatni raz, żeby nie było, że nie przypominam, żeby zajrzał do raportu, bo znajdziesz tam jeszcze bardziej pogłębione analizy, na przykład dla Twojej branży czy grupy docelowej. Zanim pójdziesz, standardowo moja prośba, jeżeli uznałeś, ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony marek.hl lub do strony tego odcinka, czyli marek.hl łamane na 052, tak jak numer tego odcinka, chociaż z jedną osobą, która według Ciebie tej wiedzy mogłaby potrzebować, pomoże w ten sposób i jej imi będziemy Ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach. Masz do wyboru Facebooka i LinkedIn, profile prywatne i fanpage'a, więc wybierz właściwie cokolwiek będzie Ci wygodnie, ale na pewno warto, bo dzięki temu my pozostaniemy w kontakcie, a Ty będziesz zawsze na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia następnym razem.